Z Hesji przenieśliśmy się do Turyngii w pobliże miasta Eisenach. Znajduje się tu warowny zamek Wartburg, wybudowany prawdopodobnie w 1067 roku. Widok spod zamku na Eisenach. Brama zamkowa z mostem zwodzonym. Zabudowania na pierwszym dziedzińcu zamkowym. Pałacowa część zamku. Fryderyk III Mądry, aby ocalić Marcina Lutra od prześladowań, upozorował napad na niego i jego śmierć, a następnie pod imieniem rycerza Jerzego ukrył na zamku. Luter spędził tu 10 miesięcy i tu dokonał tłumaczenia Nowego Testamentu na język niemiecki, jako pierwowzoru używając tekstu greckiego. Wieża południowa. Płyta nagrobna Ludwika Skoczka, założyciela zamku. 800-letnie kapitele. Zamkowa jadalnia. Komnata świętej Elżbiety ozdobiona lśniącymi mozaikami. Święta Elżbieta z Turyngii mieszkała na zamku w latach 1221-1227. Była węgierską księżniczką, która w wieku 4 lat została przeznaczona na żonę turyńskiego landgrafa. Na zamek przybyła, gdy miała 18 lat. Poświęciła się chorym i biednym, a jej zaledwie 24-letnie życie i śmierć naznaczone było cudami. Okno z trzema łukami podtrzymywanymi przez cztery kamienne kolumny w zamkowej kaplicy z XIV wieku. Imponująca sala bankietowa. W 1817 roku, w 300. rocznicę reformacji, gościli tu studenccy delegaci z całych Niemiec, dając wyraz swojemu niezadowoleniu z ówczesnej sytuacji politycznej. Na zamku wielokrotnie przebywał Johann Wolfgang Goethe. Portrety Marcina Lutra i jego rodziny, dzieła Cranacha.